Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię bardzo serdecznie w sobotę, czwartego tygodnia okresu zwykłego i zapraszam Ciebie do wspólnej lektury, wspólnej medytacji, wspólnego zatrzymania się nad fragmentem Ewangelii, którą dzisiaj Kościół czyta na całym świecie, sprawując liturgię. Zapraszam Cię, te wersje są różnie dostępne, pewnie będzie wersji za chwilę graficznej, jest w opisie, ale wszystkim zachęcam Ciebie, tak jak codziennie to robię, ja wiem, że tu już może do znudzenia jest, ale może ktoś tu jest po raz pierwszy. Weź, jeżeli masz w domu, przy sobie, gdzieś w otoczeniu, a może na telefonie, taki e-wydanie elektroniczne w aplikacji Pisma Świętego i spotkaj się tym słowem tak bardzo osobiście. Po wysłaniu tego komentarza, albo zrobić po prostu stop w tym nagraniu i przeczytaj to słowo i w tym słowie spotkaj się z Jezusem. Dzisiejsze słowo jest bardzo takie jezusowe. Jest słowem, które niesamowicie otwiera moje serce na serce Jezusa, pokazujące, jakim Pan Bóg jest. Jak Pan Bóg uczy nas takiej czułości, wrażliwości. Może trochę nie po męsku, nie? Bo my czasem może myślimy, że Jezus to jest taki twardy bohater i czasem szukamy takiego chrześcijańskiego wojownika. A Jezus dzisiaj jest kimś, kto niesamowicie rozczula. Na kilku płaszczyznach. Na początku przychodzą do Niego uczniowie, opowiadają Mu o różnych znakach, cudach, to co zdziałali, to co w życiu ich się działo i On ich po prostu słucha. Ma dla nich czas. Warto może tą dzisiaj sobotę, już pierwszy taki krok zrobić, albo zaplanować sobie taki czas, żeby pogadać sobie z Jezusem, pochodzić sobie z Jezusem, pójść na spacer, pogadać sam do siebie, a tak naprawdę sam do Jezusa. Bo Jezus chce Ciebie posłuchać. To jest ta modlitwa. Jezus dzisiaj nie chce, żebyś odmówił dzisiaj pięć różańców. Oczywiście to jest piękna modlitwa. Nie, Jezus nie chce, żebyś go zagadał wierszykami, czyli tymi paciorkami. To są piękne rzeczy, piękne modlitwy. Ale Pan Bóg dzisiaj chce, żebyś tą sobotę, może coś tam, nie wiem, gotując sobotni obiad, myjąc okna, prasując, sprzątając domu, po prostu z Nim pogadał, bo po prostu usiadł, zrobił dobrą kawę, nalał sobie do lampki dobre wino, wziął dobre ciastko. I pogadał z Panem Jezusem, bo Jezus dzisiaj tak jak uczniom chce też Tobie poświęcić czas. Mnie to bardzo, tak bardzo przekonuje do Jezusa. On ma dla mnie czas. Jezus ma dla mnie czas. Jezus chce, żebym się Mu wygadał, żebym popowiadał może i śmieszne rzeczy. Kiedyś słyszałem taką historię pewnym z papieży, który dzielił się, że on się tak modli często, że idzie do kaplicy i opowiada Panu Bogu anegdoty i się śmieje. I wyobraża sobie, że Jezus tego słucha i też się razem śmieją. Może trzeba dzisiaj jakąś fajną, taką mądrą anegdotę Panu Bogu na modlitwie opowiedzieć. Wspólnie się pośmiać, ucieszyć. Jak trzeba to i popłakać. Jak trzeba to się powkurzać, podenerwować. Dlaczego tak to się dzieje? Dlaczego pewnych rzeczy nie rozumiesz, nie ogarniasz? Jezus ma dla Ciebie czas. To jest pierwsze. Drugie, Jezus widzi tych uczniów, którzy opowiadają i widzi ich zmęczenie, dostrzega ich zmęczenie. Jak Jezus musi wchodzić w serca tych uczniów, że nawet może oni nie są odważni i nie mają takiej odwagi powiedzieć, że już że nie mają siły. Nie? My się boimy czegoś powiedzieć, nie mam siły. No poddaje się tak bardzo często. Nie? I Jezus mówi, idźcie, wypocznijcie nieco. Jezus mówi, no, dajcie trochę dystansu, dajcie trochę luzu w swoim życiu. Na wszystko przyjdzie czas. I właśnie, czy ja umiem wypoczywać, nie? Czy ja umiem, bo wypoczynek uczy mnie takiego dystansu. Kiedyś to ksiądz Grzywocz powiedział, ksiądz Krzysztof Grzywocz, którego bardzo lubię słuchać i czytać, świętej pamięci już, mówił, że tylko człowiek pyszny nie potrafi odpoczywać. Żeby człowiek mądry, człowiek, który chce, żeby się rozwijało jego życie duchowe, musi odpoczywać. Musi szukać takich czasów, żeby był odpoczynek. Muszę tak pracować też, żeby mieć czas na odpoczynek. Jak jestem takim nierozgarniętym człowiekiem, no to moje życie, moja praca jest taka nierozgarnięta i też nie mam czasu na odpoczynek. Jezus widzi moją potrzebę odpoczynku. Jezus mówi, odpocznij trochę. Uciesz się tym życiem, nabierz dystansu do tych swoich obowiązków. Zostaw to na poniedziałek. Nie musi wszystko być na tip-top. Masz prawo coś zawalić, nie? Masz prawo być zmęczony. Jezus przede wszystkim mówi, masz prawo być zmęczony. Jaka to musi być relacja? I trzeci krok.
Jezus, który wysyła uczniów na odpoczynek, jednocześnie widzi gdzieś innych ludzi, którzy przychodzą do Niego, szukają Go, biegają od jeziora do jeziora, od gdzieś tam różnych brzegów jeziora do drugiego. Jezus widzi tych ludzi, sam pewnie też jest zmęczony, ale widzi ludzi, spotyka ludzi spragnionych Jego słowa i nie zostawia ich. Jezus nie mówi, przyjdźcie w poniedziałek. On innym mówi, którzy są zapracowani, wróćcie do pracy w poniedziałek. Ale sam jak widzi zatroskanych ludzi, stęsknionych, zgłodniałych, widzi w nich owce bez pasterza, to się nimi opiekuje. No właśnie, czasem trzeba trochę dać takiego dystansu i luzu, w czym nie ogarniam, w czym sobie nie radzę, w czym jakieś są jakieś elementy mojego życia, takie owce bez pasterza, bo nie potrafię tam pasterzować. I pozwoli, żeby tam się Jezus tym zatroszczył. Nie? Ja trochę mam mu pójść na wakacje, a szczególnie tam, gdzie doszedłem do jakiejś ściany i wiem, że już dalej nie pójdę, bo nie wiem, jak to zrobić. I pozwoli, żeby tam przyszedł Jezus, żeby Jezus tam głosił, żeby Jezus leczył, uzdrawiał. Taką sobotę wam życzę i wiele takich dni w waszym życiu wam życzę, żebyśmy nie byli panami swojego życia, żebyśmy nie ogarniali wszystkiego, ale pozwalali ogarniać w naszym życiu Panu Bogu Jezusowi, żeby On to naprawił, żeby On rzeczywiście był Panem i specjalistą i specem od wszystkiego, bo On taki jest, bo On chce nam przychodzić, chce nam pomagać i On się rozczula nad naszą takim nieładem, niedolą, nie śmieje się, rozczula się, wzrusza się. Marek nam napisał, że Jezus jak widzi, jak Jezus jest taki widzi, to się wzrusza, tam się mu wnętrzności przewracają. Jak Jezus widzi jakąś moją nędzę, jakąś mój ból, jakiś grzech, to się wzrusza. Bo jednocześnie też widzi tam siebie. W tej samotni, w tym lęku widzi siebie. Widzi też obraz Pana Boga. Widzi tam piękno Pana Boga i wie, że tam będą się działy rzeczy wielkie. Zaufajmy Mu. Niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia jutro już w niedzielę przy słuchaniu całej liturgii słowa, a w tych puzzlach ewangelicznych spotkamy się już w poniedziałek.